Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Zobaczcie, jak człowiek głuchy ma rozpoznać, że gra muzyka, zakładając, że nie widzi żadnych osób, które grają. Po czym on to pozna? Na przykład po tym, że ktoś tam się buja. Albo jakaś tam nóżka chodzi, wiecie. I jak widzi ludzi, którzy robią tak, no to głuchy od razu kuma, że po prostu idzie jakiś rock, coś się dzieje, jakiś metal. A jak widzi, wiecie, taki plusiki, no to oho, 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 oho. Tutaj coś o miłości śpiewają. Ale jeżeli podczas tej samej muzyki gra muzyka, głuchy patrzy, a ludzie się nie ruszają, skąd będzie wiedział, że muzyka gra? Będzie myślał, że cisza. Byłem na takim koncercie wczoraj. Rocka grali. I było paru ludzi i tak. I ja po prostu widziałem, temu człowiekowi się podoba. Ten rock króluje w jego sercu. On go po prostu porusza. A był człowiek, który de facto siedział tak. Nóżka na nóżkę. Ja myślę, jego rok nie dotknął w ogóle. A wibracje były potężne. Ja po prostu... Wiecie, głos był taki, że moja butelka, trzymałem plastikową butelkę z wodą w ręku, ona po prostu wibrowała cała. A ten nic. O czym ja mówię? O tym, że dokładnie tak jest z Bogiem.
On jest niewidzialny, niedostrzegalny, tak jak fale dźwiękowe, nie widzisz ich. I rozpozna je, rozpozna ateista, człowiek, który nie wierzy w Boga, rozpozna, jeżeli zobaczy ludzi, którzy się poruszają w rytm Boga, który mówi. Jeżeli się poruszają w rytm Ewangelii, to zobaczy, zdziwi się, że istnieje Bóg. Właśnie na tą samą muzykę potrafimy zareagować różnie. Jednych ona porusza, rzuca ich w taniec, a drugich nawet nie. Nawet nie drgną. Bo ta muzyka nie króluje w ich sercach. Na to samo Słowo Boże, które jest głoszone. Jedni reagują tak, że oddają życie, zaprzeczając tak zwanej piramidzie Maslowa. Wiecie, czym jest piramida Maslowa, nie? Piramida Maslowa mówi tak, że najpierw człowiek musi się najeść. Musi się załatwić. Musi się nachapać. A dopiero potem, na samej górze, jak już te wszystkie rzeczy załatwi, to dopiero potem może tam coś się pomodli, bo ma taką potrzebę. Gdyby piramida Maslowa była stuprocentową prawdą, to by nie było takich ludzi, jak na przykład Maksymilian Maria Kolbe, którego Słowo Boże poruszyło tak, że się zgodził umierać śmiercią głodową w las. Do tej celi głodowej, metr na metr kwadratowy, czterech facetów tam, zamknęli kłódkę, do widzenia. Dobrowolnie tam poszedł, oddając życie. Bracia i siostry, dlatego ateiści są ateistami. To nie jest ich wina. Oni po prostu nie widzą ludzi, którzy chodzą w rytm Ewangelii. I my dzisiaj chodzimy, wielu tak zwanych katolików chodzi i krzyczy Chrystus Królem, dokonując intronizacji. Tylko, że to jest wszystko, wiecie, pozewnętrzne. To, czy Chrystus jest Królem w twoim życiu, to się okaże. To się okazuje dopiero wtedy, czy pozwolisz się kopnąć w twarz i przebaczysz. Czy pozwolisz się okraść i przebaczysz. Czy oddasz twoje uciłane pieniądze, te ważne pieniążki, czy je oddasz komuś, kto jest głodny? Czy oddasz je matce, która wychowuje sama dzieci i kombinuje, jak to zrobić, żeby jakoś było jeszcze jutro? Czy poświęcisz czas na to, żeby twoją żonę wysłuchać? Czy zrezygnujesz z oglądania tego meczu? Bo twoja żona patrzy, czy ty tańczysz w rytm Ewangelii. Jeżeli nie tańczysz, tak jak mówi Bóg, to ona mówi, Boga nie ma, nie ma w moim małżeństwie miłości. Każdy ksiądz jest na takim świeczniku. Stoi i ludzie go patrzą. Czy tam jest Bóg w tym człowieku? Mnie nie interesuje, czy jest Bóg w jego kazaniu. Fajnie się tego posłucha, ale do domu pójdę. A ja patrzę, jak ty chłopie żyjesz. Na tym polega królowanie Boga. Królowanie Boga rozgrywa się tu, w sercu. Ludzie, właściwie my wszyscy to słyszymy i czujemy. Jak słyszę, jak ty mówisz. Z obfitości serca mówią usta człowieka. Tak mówi Pismo. Wystarczy, że ciebie posłuchamy. Dzień, dwa, trzy, popatrzymy na ciebie przez tydzień. Przez jakiś czas potrafimy, wiecie, na takim ścisku tyłka, tak udawać dobrych chrześcijan, dobrych ludzi. Potrafimy udawać, świetnie udawać, świetnie maskować.
Ale prędzej czy później Bóg rozwala wszystkie fasady i wychodzi szybko z worka. To święto dzisiaj jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest to święto. Bo ono w zasadzie przychodzi po to, żeby pościągać maski. A my je źle interpretujemy, krzycząc Chrystus Królem, ubieramy kolejną maskę, myśląc, że to, że ja krzyczę Chrystus Królem, że to mnie czyni chrześcijaninem. Powiadam ci, to cię nie czyni chrześcijaninem. Chrześcijaninem czyni cię to, czy ty kochasz, czy nie. To słowo mówi tak, że Chrystus się zjawi w swojej chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, z Nim się zjawią wszyscy Jego posłańcy. Każdy ubogi człowiek, którego spotkałeś na twojej drodze życia, zjawi się w godzinę twojej śmierci. Zjawi się przed twoim sumieniem. Twoja mama się zjawi przed twoim sumieniem i zapyta cię, i ci powie, czy ja czułam się kochana, czy ja czułem się ważny. Zjawi się każdy człowiek, któremu pomogłeś, dla którego miałeś czas, któremu oddałeś życie. Każdy jeden. I zjawią się ci wszyscy, którym nie pomogłeś. To nie Bóg nas będzie karał. Rozumiecie? To nie Chrystus po prostu nagle po śmierci mu odbija jakaś szajba i ten będzie biczował, tam do smołu cię wrzuci. On kocha. Tylko, że on jest prawdą. On jest prawdą. W momencie śmierci on po prostu przyjdzie z tymi wszystkimi ludźmi, których do ciebie posyłam i będzie słuchał ich świadectwa o mnie, o tobie. Zapytaj ich. I to jest ten ogień. Ogień, w który wejdziemy. No właśnie, że papież Franciszek powiedział na to święto. Powiedział tak, że Chrystus faktycznie jest królem świata. Tylko, że to Jego królestwo jest zagrożone w ludzkich sercach. W sercu każdego człowieka to królestwo jest zagrożone. Tu jest linia demarkacyjna. I władza Chrystusa polega na tym, że uznaje twoją władzę. Uznaje to, że możesz go odrzucić. Że jest granica, której nie przekroczy. Zobaczcie, co to oznacza, że ktoś jest królem. Przypominacie sobie średniowiecze, tam byli królowie. I ten król, jak zechciał, to na jedno jego słowo ci jego rycerze, ci żołnierze szli w bój. Obejrzyjcie sobie, proszę, ja wiem, że to straszne, ale obejrzyjcie sobie jakiś film, gdzie się toczy jakaś krwawa bitwa. Teraz robią fantastyczne efekty specjalne, można się przyjrzeć. Jak tam po prostu, ile to jest bólu, ile to jest krwi, co się tam dzieje. Ciebie Chrystus posyła do takiej walki. Do przelania krwi. Za miłość. Nie chodzi o to, żeby kogoś bić, ale żeby oddać swoje życie. Żeby oddać swoje życie. Jeżeli tak walczysz za Chrystusa, to znaczy nie bijąc kogoś, ale przyjmując, ponosząc pewne koszta, tracąc dla kogoś czas, tracąc dla kogoś siebie, zdrowie. Maksymilian Maria Kolbe, wiecie, on stracił wszystko. Dwa tygodnie siedział z czterema chłopami w pomieszczeniu metr na metr.
Tam oni żygali, robili pod siebie w tej ciemności. Bluźnili Bogu, krzyczeli, wyli. Dobrowolnie. On poszedł w ten bój, żeby być z nimi w tej ciemności, w tej totalnej ciemności. Żeby być z nimi. Maksymilian Maria Kolbe to jest człowiek, który zrezygnował ze wszystkiego. On był reformatorem swojego zakonu. On miał drukarnię na tamte czasy. No tak jakbyś dzisiaj miał sztuczną inteligencję, rozumiecie? Dostęp do najwyższej technologii. On miał kasę, on miał wszystko. On z tego wszystkiego zrezygnował. Poszedł w bój, żeby trzem ludziom udowodnić, że kocha. To jest ten bój, który toczy chrześcijanin. Chrześcijaństwo to, bracia i siostry, to wcale nie jest słodkie życie. To nie chodzi o to, żeby mieć słodkie życie. Miłość nas wiele kosztuje. Wy, drogie mamy, wiecie, co to znaczy. Wy wiecie to najlepiej. Ile kosztuje was miłość? Jak boli nieraz, kiedy karmisz dziecko piersią, jak to boli fizycznie, prawda? Wtedy czujesz miłość. Jedna mama powiedziała, jej syn był w ciężkich tarapatach. Ginął. Kiedy ją próbowałem przekonać, żeby tak nie cierpiała, żeby się zdystansowała od tego cierpienia, wyrwij to z serca, ona powiedziała, jeżeli ja dzisiaj wyrzeknę się tego cierpienia, to znaczy, że wyrzekam się miłości. Przestaję kochać. Ja wtedy, kiedy płaczę nad moim synem, który ginie, się stacza, ja wtedy czuję, że go kocham. Ja nie mogę być obojętna. A wtedy bym przestała kochać. Chrystusowi nie jest obojętne to, co się z nami dzieje. Dla Niego to jest super ważne. Dlatego Chrystus nie przebiera w środkach. Dlatego walczy o nas każdego dnia. Każdego. Każdego. I daje ci takie wydarzenia w twoim życiu, których ty nie rozumiesz. I przez te wydarzenia, których nie rozumiesz, nieraz go odrzucasz. Mówisz, nie chcę cię znać. Ale on wie, że te wydarzenia są dla ciebie dobre, dlatego pozwala się odrzucać. Na tym polega Królestwo Chrystusa. On pozwala się odrzucać. To święto jest bardzo trudne, bo zobaczcie, ono mówi Chrystus Król. Nam się król, władca, władza kojarzy z czymś bardzo podłym. Z czymś bardzo nieczystym, z korytem. Z czymś, co odbiera nam wolność i zmusza nas do czegoś. Dlatego trzeba uważać z tym świętem. Z tą intronizacją Chrystusa. Trzeba uważać. Bo jeżeli tak to będziemy myśleli, to możemy dojść do najgorszej herezji. Nawet do zabijania w imię tego, który jest miłością. Takie herezje już były. Ponoć święty Franciszek miał taki epizod w życiu, że poszedł prosto na spotkanie wyprawy krzyżowej. Stanął przed tymi rycerzami, próbował ich zatrzymać. Powiedział, ani kroku dalej. W imię Jezusa Chrystusa, ani kroku dalej. My ze złem idziemy walczyć. Ani kroku dalej. Miłość mówi stop. I za to trzeba oddać życie. Za walkę ze złem. Ze złem, tylko to zło, źródło tego zła jest tu. Zobaczcie, nam się wkręca coś takiego. Ja muszę walczyć ze złem,
Znaczy, że muszę, nie wiem, zrekonstruować mojego męża, mojego syna, bo jest po prostu walnięty. A zło jest tu. Tu jest zło. Tu jest, gdzie mój egoizm. Tu nie ma Chrystusa często. Kiedy przyjdzie w swojej chwale, on tak rozpoczyna tę Ewangelię. Kiedy będę w swojej chwale. Chrystus mówi, ja na razie nie jestem w żadnej chwale. Na razie nie mam, nie ma mojej chwały. Ja jestem tu na ziemi. Tu, żeby oddać życie. Tu. I taki jest, taka jest droga chrześcijan. My jesteśmy tu na ziemi. Nie po to, żeby odbierać chwałę. Nie po to, żeby, nie po to zostałem księdzem, żeby mi ludzie się w pas kłaniali i całowali mnie po rękach. Nie po to. Zostałem księdzem po to, żeby oddać życie za nas. Poczułem to wczoraj. Byłem od rana do wieczora zamknięty, nazwijmy to, w konfesjonale. Od rana do wieczora. Już mój mózg wstał. Potem była msza. Godzina 21, wracam i staje mi przed drzwiami człowiek i mówi, a ja bym chciał porozmawiać. Kurde, to jest mój wieczór. Mój! Mój! Maksymilian oddał wszystko. Ostatni wieczór. Ostatni. Bracia i siostry, już kończę. Żydzi do pogan, którzy chcieli stać się Żydami, wiecie, przychodzili do nich pogani, mówili, ja chcę być Żydem, zróbcie ze mnie Żyda. Wiecie, jak oni reagowali? Ci, którzy na serio traktowali swoją wiarę. Mówili, zastanów się, chłopie, stój. Za tą wiarę my cierpimy. Za to, że jesteś Żydem, odebrali nam dom, ziemię. Moje dzieci poszły w niewolę. Za to, że jestem Żydem, moją żonę zgwałcili. Poczytajcie Biblię. Jesteś pewny, że chcesz być Żydem? My lekko traktujemy nasz chrzest. Zobaczcie, że pierwszym znakiem, który się pojawia na chrzcie, mówi się rodzice i chrzestni. Uczyńcie znak krzyża na czole tego dziecka. Ten znak krzyża jest po to. Nie żeby pokazać, kto jest chrześcijanin. Tylko to jest ktoś, kogo Bóg wybiera, żeby oddał życie za ludzkość. Dlatego chrześcijanin wiesza krzyż na ścianie swojego krzyża. Nie żeby powiedzieć całemu światu, tu mieszka chrześcijanin. Tutaj ksiądz po kolędzie pokropił. Nie. Wisi krzyż po to, żebyś wiedział, że nie zostałeś powołany do byle jakiej relacji. Zostałeś powołany do bardzo poważnej relacji z drugim człowiekiem, która jest relacją miłości do nieprzyjaciół. To oznacza być poddanym Jezusa Chrystusa. Oznacza służyć. To oznacza być chrześcijaninem. Zastanów się, czy rzeczywiście chcesz, żeby Chrystus był twoim Panem. Mi to przez usta przechodzi bardzo trudno. Bardzo. A raczej proszę. Nie wołam, wiecie, już od dawna już nie wołam, że Chrystus jest moim Panem. A raczej proszę. Proszę zdobyć moje serce. Tam są zasieki, przeciwko tobie jest. Tam wzniosłem mury i barykady. Bo się boję. Bo się boję strasznie. Przekonaj moje serce, że ty jesteś tego wart. Właśnie człowiek nie odda swojego życia, jeżeli go Chrystus, Bóg, nie przekona,
że warto. Ewangelia na tym polega, że Chrystus chce ci dać swojego Ducha Świętego. Chce przekonać twoje serce. Chce ci dać, Bóg chce ci dać tego samego Ducha, którego miał Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był pierwszym. Pierwszym, który miał takiego Ducha. Pierwszym człowiekiem, stuprocentowym człowiekiem. Mogę jeszcze 2 minuty? Podam przykład, żeby to zrozumieć. Kojarzycie PRL, jak to było za PRL-u? W PRL-u było coś takiego, że w pewnym momencie pojawiły się wiadomości, że fabryka skonstruowała malucha. I pokazali tam jakiegoś dyrektora, szefa partii, który wyjeżdża pierwszym maluchem. I ludzie się cieszyli. Bo to oznacza, że za 10 lat, jak na mojej książeczce G będą te wszystkie uciłane rzeczy, to ja też będę miał malucha. Ja będę zasuwał. Nad morze pojadę maluchem, a nie pociągiem. Taką osobą jest Jezus Chrystus. Jest pierwszym osobą zdolną, żeby tak kochać. To jest zapowiedź i potem jest Kościół. Taka produkcja maluchów dla ciebie. Zapraszam cię, proś o Ducha Świętego. Proś, 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 żebraj. Wołaj do Niego. Niech się stanie ze mną też ten cud. Amen.